Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was po jakiejś takiej kilkudniowej przerwie na kanale. No, tak po prostu wyszło. Tak po prostu wyszło. Dzisiaj mam dla was filmik z modami. Trochę modów MAXIS Match oczywiście, trochę fryzur, trochę butów, a nawet nie trochę butów, tylko butów jest sporo i jestem po prostu w nich zakochana. Poza tym troszeczkę ubrań i tak dalej, i tak dalej. Macie w opisie link do strony, do postu, w którym macie wszystkie te rzeczy oznaczone, plus jakieś bonusowe, których ja tutaj też jeszcze nie dodałam, no ale też dostaniecie bonusowe prawdopodobnie ode mnie, które jeszcze wam dodatkowo dodam, tak myślę. Więc jeżeli coś, to jest jeden link, wchodzicie w ten link i na tej stronie, do której was przeniesie, tam są wszystkie linki pojedyncze do tych modów, jakbyście pytali. Klikacie, pobieracie, wrzucacie do mods i już. Także tak, przepraszam was bardzo za mój dzisiejszy wygląd, no ale wyszło jak wyszło, wyglądam tak, a nie inaczej, no życie, no po prostu tak czasem bywa. No, ale dzisiaj nie mnie, tylko nasze simeczki, będziemy oglądać naszą Maddie w roli głównej i w jej jakby najbardziej mi pasowała do tego odcinka ona właśnie. A co do odcinka z Maddie, to pojawi się prawdopodobnie jutro, bo może w niedzielę, także tak. A jutro może być live, znaczy dzisiaj, jak to oglądacie, to dzisiaj. Albo jutro, zobaczymy. Także tak. Dobra, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo 60% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje. Jakbyście subskrybowali wszyscy, to by było nas tutaj już dużo więcej. O wiele więcej nas by tu było. A brakuje nas 50 osób do 5000. Pierwszy raz w historii mojej będę miała 5000 subskrypcji. Wow, fajnie, dziękuję. Także lecimy z tymi modami. No, dawno nie nagrywałam, to i się rozgadałam. Dobra, pierwsze co to ta piękna fryzura, no piękna fryzura. No czyż nie jest piękna? Chyba dam ją Maddie w naszej serii, bo no jest cudowna, jest, bardzo mi się ona podoba, taka bardzo delikatna dziewczęca, jak w sumie wszystkie mody w dzisiejszym odcinku. I tak jak zresztą wszystkie moje mody, bo jak wiecie, to takie moje to jest, więc tak po prostu taki miałam chęci, żeby to nagrać. Tak samo te kolczyki, co tu widzicie, takie kwiatuszkowe, one też są podlinkowane, więc śmiało sobie pobierajcie. Tak samo te rzęski też będą w linku poniżej. One właśnie, to są trochę inne rzęsy niż te takie, które się jakby zawsze daje i one są też bardzo ładnie, przynajmniej na tej simce bardzo ładnie wyglądają moim zdaniem. No i też ten błyszczyk, to taki połysk na ustach też właśnie jest w linku w opisie. Ogólnie to jest tak jakby taka paczka modów i właśnie tam jest ta fryzura, jest ta fryzura, jest ta fryzura, jest ta fryzura. Ona w ogóle, te fryzury są jako dla mężczyzn, ale patrzcie, że ona jako kobietka też bardzo ładnie w tym wygląda, tak na krótko, prawda? Mi się podoba na przykład. Ta fryzura również jest i ta również, ta też taka fajna, taka trochę roztrzepana, ale fajna, tak jak to jest w tej rudości. Ta jest, ta i ta. No, ale my zostawmy ją w tej, ta jest taki ma ładniejszy blond. Jeśli tak patrzę, tutaj są takie trzy fryzury, które też są w opisie, znaczy, no tak, w opisie, w linku. O, patrzcie, jaki ładny to taki kucyk, to chyba było też z gry, tak mi się wydaje. No ale dobra, zostawmy ją przy tej, tu zdecydowanie też jest lepszy kolor tego blondu, moim skromnym zdaniem. I jak widzicie, tutaj mamy taki sweterek. Ten sweterek, on taki trochę Maxis Match, trochę może nie, tak mi trochę zalatuje, trochę nie, ale jest uroczy, myślę, że bardzo taki fajniutki dla simek, myślę, że spoczko. Także tak. I tak, jeżeli chodzi o tę spódniczkę, ona jest z pakietu, takiego, tu wam wyświetlę na ekranie ten pakiet, bo nie pamiętam nazwy, ale go wam też podlinkuję. I właśnie w tym pakiecie są takie spódniczki i też są takie sweterki, zaraz wam pokażę. Skoro już to jest odcinek o modach, to możemy tutaj trochę o nich pogadać, pokażę wam i podlinkuję wam też pakiet. O, i w tym pakiecie, gdzie są te spódniczki, są jeszcze takie sweterki do tego, taki trochę szkolny, chociaż teraz wiem, że już szkoła odchodzi, bo zaraz będą wakacje, więc już o tym nikt nie myśli, ale akurat bardzo to jest, te sweterki w głównej mierze mi się bardzo podobają, no i do tych spódniczek, no to fajnie też wygląda. więc Wam też podlinkuję ten pakiet w opisie, jakby ktoś miał ochotę sobie go również pobrać. Wiem, że piszecie, że Was po prostu wykończy tymi modami i Wasze komputery bardziej, nie Was, ale no niestety, ja też wykończam powoli swój komputer nimi. No ale dobra, tutaj mamy buty. Teraz dam Wam jakieś takie zbliżenie może na te buty, żebyście lepiej zobaczyli, ale... fajne, co nie? Znaczy, no i może ja sama osobiście na żywo, w sensie w rzeczywistości bym w nich nie chodziła, ale lasimek, w sensie w rzeczywistości bym w nich nie chodziła, bo raczej to nie jest taki mój styl, ale podobają mi się. Są bardzo fajne i ja dodatkowo dałam do nich takie skarpetki, tak żeby tak uroczo zrobić, a można bez, co nie? Ale można z. O, i tak o. Fajnie. Dobra, mam dla Was też drugi, patrzcie. Mój faworyt, jeżeli chodzi o stroje, które dzisiaj przygotowałam, tak jakby stylizacje, które dzisiaj Wam przygotowałam. I właśnie na takiej zasadzie będę te filmy, jeżeli będę robiła jakieś haule właśnie modów, Maxis Match, jakieś takie odcinki, to będę na takiej zasadzie robiła. Będę przygotowywała Wam 5 stroi i będę podawała Wam do nich linki. I do włosów, i do makijażu, i tak dalej, więc taki nowy trochę forma. Ale patrzcie, ta fryzura... Jak Pani Wiosna jakaś, taka trochę, nie? Te kwiatuszki, te właśnie kolczyki, one też będą podlinkowane. No te włosy również. Tylko musicie sobie poklikać, przeklikać, a znajdziecie, uwierzcie mi. Dobra, tutaj ta sukienka. No, też dla Madi jakby... Ja to jeszcze trochę pod nią pobierałam te rzeczy. Ona też jest w różnych wersjach kolorystycznych, nie żeby tylko na różowo i tak słodko ten, ale też patrzcie, na przykład taka pomarańcz. Miętka dla Kasi. Nawet te brązy są taka brzoskwinka. Nawet te brązy bardzo ładnie. Nawet biała jest tak nawet na ślub, nie? Także bardziej różowa, mniej różowa. No powiem Wam, że bardzo taka słodka dziewczęca wydaje mi się. No i budki. Budki tutaj mamy... coś takiego, też są nowe i może nie, może to jest zły strój, żeby pokazywać Wam buty, bo ona taką długą ma tą sukienkę, ale przejdźmy dalej, to Wam pokażę. O, jeszcze coś takiego jej wystylizowałam też, ta fryzurka też będzie właśnie podlinkowana. Tutaj to są trochę inna wersja tych rzęs, które też, o których Wam mówiłam w pierwszej stylówce. Tu jest taka dość odważna, myślę, bluzka, znaczy dość rozpięta, ale można też jej podłożyć coś pod to. Jak pobieramy takie topy czasami. O, tutaj patrzcie, coś jest do tego. A, sam sweterek, patrzcie, sam sweterek, fajnie, to też z jednej strony. Czasem właśnie, na przykład coś takiego, patrzcie, i można jej podłożyć i już jest tak mniej ten. I zrobić jakiś na przykład brązik, taki, patrzcie, i fajnie też, co nie? I tak, do tego jest ta kiecka, ta spódniczka i do tego są właśnie te buty, które też macie w opisie i one są bardzo ładne i bardzo ładnie wykonane moim zdaniem. No ale pokażę Wam wszystkie buty przy okazji tej stylówki. Co do tej bluzki, ona też była w jakimś pakiecie, który znajdziecie w linku w opisie. Spodenki dałam jej takie jakieś, które miałam ja tutaj po prostu w grze, bo jakoś tak więcej mi nic do niej nie pasowało. Do tego, ale znajdziecie w opisie również. Tak jak w opisie znajdziecie do tego, bo to chyba wszystko było jakoś taki jeden, wiecie, jeden set, jedna paczka jakby, znaczy taka paczka od twórcy, wiecie o co mi chodzi. To też właśnie, i właśnie to. I to jest bardzo ładne. O, jeszcze też taka bluzeczka. To też było, więc tak. I tutaj pokażę Wam właśnie, ta fryzurka, którą Wam wcześniej pokazywałam, że też ją znajdziecie. No ta fryzura jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Kolczyki również, ale bardzo podobają mi się buty. Buty wygrały, słuchajcie, ten odcinek, bo jakby z tego jestem najbardziej zadowolona, z tych rzeczy, które pobrałam, właśnie z butów, bo ja zawsze miałam brak butów, takich z modów i praktycznie cały czas zakładałam moim simom te same, bo jakby nie miałam innych, a teraz popatrzcie, to są jedne, takie ze sznurówkami wiązane, kto tak wiąże albo kto tak wiązał, ja tak wiązałam, chociaż to jest raczej trochę niebezpieczne, bym powiedziała. Tak, mamy takie klapeczki, patrzcie, też w różnej kolorystyce do naszych simek. No, czad. Mamy coś takiego, to bardzo takie modne bym rzekła też, też ładne takie, ładnie wykonane, takie malutkie, fajne. Mamy Japońce, proszę bardzo, Japoneczki, różne kolorki, fajnie na plaży dla naszych simek, patrzcie, nawet paznokieć pomalowany, spoko. To chyba też może, tak, bo to ten sam twórca, więc podejrzewam też bez zestawie. Te już trochę gorzej, myślę, że zrobione, bo tak śmiesznie trochę wyglądają, ale myślę, że spoczko. To piękne. Piękne są, takich butów mi brakuje i właśnie teraz już mi ich nie brakuje, więc sobie je zostawię na pewno. Tutaj takie długie. Też myślę, że spoczko, takie kaloszki troszkę, ale modne w każdym razie teraz. Tutaj mamy takie adidaski, trochę naprawdę Adidas. Patrzcie, jak ładnie zrobione. Bardzo ładne są moim zdaniem. Tutaj mamy te nakoturnie, które widzieliście przed chwilą w wersji brązowej, ale one są, no ekstra są, bardzo mi się podobają, też różne mają kolorki. Tutaj mamy coś takiego, ja nie jestem jednak fanką takich butów, aczkolwiek wiem, że mogą wśród Was być fani takich butów, więc proszę bardzo. I tutaj mam też takie same jak te co poprzednio, była wcześniej z tymi sznurówkami, tylko no bez sznurówki. Też spoko, myślę. Klapoczki. Zwykłe, najzwyklejsze klapoczki. Myślę, że fajne. I takie, o, fajne. W takich bym sama chodziła. Bardzo ładnie, estetycznie zrobione. Fajne, słuchajcie. To są te, które miała na początku Simeczka i też właśnie są one w różnej wersji kolorystycznej. Te też. Te to chyba jakieś mi się zaplątały z jakichś wcześniejszych pobierań, więc ich raczej nie znajdziecie w opisie. O, też coś takiego. Takie o, to mówię, to już takie nie moje, ale jakby klimaty, ale jakby linka macie w opisie. I w sumie to z butów jest to wszystko, ale one są takie, że w tych butach znajdziecie na każdą okazję coś fajnego, więc jestem dumna właśnie z tego obuwia pobranego. Dobra, ostatnia stylówka jest stylówką, właśnie bo chciałam użyć te buty, chciałam zobaczyć i też właśnie jak wejdziecie w link, który Wam podałam, to macie też takie przykładowe stylówki z tych modów, które tam są. Nie chciałam w 100% odwzorowywać tego, co tam jest, chciałam troszeczkę po swojemu, ale troszeczkę się też wzorowałam, żeby zrobić Wam podobne stylizacje, więc... No, tak to wyszło, jak wyszło. Mamy sweterek, mamy spódniczkę, mamy rajstopki i mamy taki berecik. Tych berecików właśnie ja mam dużo, ich nie używam, a simki słodko w nich wyglądają. I ta fryzura też jest podlinkowana i ona jest właśnie ładna, ta fryzurka, mi się podoba. Tak, najbardziej właśnie z tego wszystkiego jestem, a to właśnie jest ta fryzurka, którą Wam pokazywałam, czy nie pokazywałam? A, chyba nie pokazywałam, bo tutaj wyżej właśnie tych fryzur nie pokazywałam. A też są. I ta jest fajna. No fajna, może zdejmij ten berecik, pokaż. Fajna też jest ona. No. Więc jeżeli chodzi o te pobieranie, to jestem najbardziej zadowolona właśnie z butów i z fryzur. Co do reszty, tak przypadkowo, przy okazji jakby się pobrały i też są fajne, a bardzo mnie zachwycił po prostu post na Instagramie, gdzie zobaczyłam stylizację w tych ubraniach. Weszłam i tak od wejścia do wejścia z konta na konto znalazłam linka do właśnie tej strony, gdzie podane są bezpośrednie już linki do tych modów użytych właśnie w tych stylizacjach, więc sobie je pobrałam, a przy okazji tego pobrały mi się inne fajne, na przykład właśnie zestawy tych butów czy tych fryzur. Więc ja to samo robię Wam, przekazuję jakby dalej. Pokazałam Wam trochę moje stylizacje w tych ubraniach z tymi rzeczami. I co? I może Wam coś się spodoba i będziecie chcieli sobie pobrać. Więc tak, rozgadałam się trochę w tym odcinku, wybaczcie, ale to chyba dlatego, że dawno nie nagrywałam. Więc lecę nagrywać kolejny odcinek Madi, myślę. A ja się teraz z Wami żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, bo już tak niewiele brakuje, a 60% nie subskrybuję, będę Was męczyć, przykro mi, no ale jak mówię, to mam wrażenie, że słuchacie, bo jak o tym nie mówię, to tak jakby klikacie dalej i przechodzicie na inne filmy, a nie zostawiacie tej subskrypcji. No, także dziękuję serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!